Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na test obudowy SilverStone Precision PS10. Krótkim słowem wstępu, pierwszy raz mam okazję testować tutaj u siebie w ogóle obudowę tej firmy. Nie wiedziałem, szczerze mówiąc, czego oczekiwać. No i zobaczmy może, czy się zawiodłem, czy się nie zawiodłem. Zapraszam na test. Front obudowy w zasadzie wygląda bardzo klasycznie. Co tutaj mamy, to jest od góry 4 zatoki, 5,25 cala, logo producenta, a po prawej krawędzi obudowy włącznik duży, dioda sygnalizująca nam pracę komputera oraz dysku, przycisk reset. One są wydzielone z całego panelu frontowego, natomiast wciska się bardzo przyjemnie pod tym względem, nie ma problemu z ich lokalizacją. Dalej mamy dwa porty USB w standardzie 3.0. Zwróćcie uwagę na to, że nie ma tutaj już portów USB w standardzie 2.0. Podpięcie z typu wewnętrznego. Nie ma przez producenta dołączonej przejściówki na USB 2.0 typu wewnętrznego, więc taką, jeżeli byście nie mieli płyty głównej obsługującej 3.0, jeżeli chcecie mieć te porty funkcjonalne, musicie zakupić we własnym zakresie. I dwa gniazda, wejście mikrofonowe oraz wyjście słuchawkowe w takiej kolejności, jak Wam pokazuję. I zobaczcie, że tutaj nie ma żadnej tęczy dodatkowej, ponieważ te wejścia nie są oznaczone kolorystycznie, tylko i wyłącznie symbolami. Nie ma tutaj filtru przeciwkurzowego. Ten znajduje się po prawej, jak i lewej krawędzi panelu frontowego. To jest taka wyciągana siateczka. Ona jest tutaj dosyć gęsta. Całość, jak widzicie, jest łatwa w czyszczeniu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. To samo dotyczy później instalacji. Natomiast spasowanie mogłoby być tutaj, moim zdaniem, troszeczkę lepsze. I dokładnie taki sam filtr znajduje się po przeciwnej stronie. Od spodu widzimy otwór, który umożliwia nam zdjęcie całego panelu frontowego, ale tutaj chciałbym producenta pochwalić, ponieważ jako jeden z niewielu pomyślał o tym, że taki otwór niezabezpieczony może działać dosłownie jak końcówka odkurzacza. Tutaj mamy dodatkowe tworzywo, co myślę, że jest doskonale widoczne, które uniemożliwia nam niekontrolowane dostawanie się kurzu do wnętrza obudowy. Mam nadzieję, że kamera jest w stanie oddać to, co chcę Wam pokazać, ponieważ tworzywo na froncie obudowy posiada taką delikatną, ale bardzo przyjemną fakturę, która jest troszeczkę stylizowana na takie szczotkowane aluminium. Panel roboczy, jak i panel przeciwny roboczemu posiadają przetłoczenia. One tutaj posiadają, co Wam zaraz pokażę, matę wygłuszającą, natomiast spełniają też dodatkową funkcję. Ten z tyłu przede wszystkim dodatkowo nam zwiększa ilość możliwego miejsca do zadysponowania na aranżację okablowania, natomiast dzięki temu przetłoczeniu w przypadku panelu roboczego mamy możliwość instalacji naprawdę wysokich chłodzeń procesora. Na dole obudowy w zasadzie nic ciekawego więcej nie ma. Są tutaj 4 nóżki, dosyć wysokie, natomiast nie posiadają one żadnych gumowych systemów antywibracyjnych, które by nie pozwoliły na przenoszenie wibracji. No i tutaj montaż jest pozostawiający nieco do życzenia. Nie ma możliwości instalacji opcjonalnego wentylatora, natomiast mamy również możliwość instalacji zasilacza wentylatorem do dołu obudowy, a tutaj za to, żeby on pozostawał w czystości, odpowiada filtr przeciwkurzowy, który tutaj znajdziemy oczywiście na standardowym wyposażeniu. I jeżeli chodzi o jego montaż, demontaż, to tutaj w zasadzie żadnych uwag większych nie mam, też nie ma za co chwalić, bo jest całkowicie standardowy. Tył obudowy, no tutaj powiem szczerze, że się troszeczkę zawiodłem, ponieważ niestety, ale zacznijmy od góry. Mamy tutaj dwa przepusty umożliwiające nam instalację chłodzeń wodnych, gdzieś tam wyciągnięcie na przykład chłodnicy na zewnątrz, natomiast one są wyłamywane, nie posiadają żadnych gumowych kołnierzy. Co więcej, poniżej mamy miejsce tylko i wyłącznie na 120 mm wentylator, którego nie ma na stokowym wyposażeniu tej obudowy. Nie ma możliwości instalacji również wentylatorów 140 mm. Lecimy sobie dalej. Tutaj mamy śledzie, te jak widzicie również są wyłamywane, a dodatkowo producent zastosował taki system, no muszę przyznać, że dosyć ciekawy, bo obecnie w obudowach coraz rzadziej spotykany. To jest taka zaślepka na śrubki tutaj, sobie bierzemy ją, otwieramy, tylko bym musiał pewnie to zrobić chyba od środka, żeby całość, tak, tam jest taki zatrzask, otworzyć. Zresztą tu sobie od razu panel otworzymy. Panele posiadają dodatkowe rączki umożliwiające ich łatwe otwarcie. I teraz mogę sobie dojść tutaj do zatrzasku, który umożliwia nam dostęp do śledzi. Takie obecnie dosyć nietypowe rozwiązanie kiedyś było częściej stosowane. Panele mają oczywiście możliwość instalacji beznarzędziowej, a o przetłoczeniu, które umożliwia łatwiejsze ich zdjęcie, już wspominałem. Na topie obudowy też mamy przetłoczenie, które umożliwia nam instalację wentylatorów zarówno 120, jak i 140 mm. Oczywiście obudowa jest chroniona również przed dostawaniem się kurzu tym miejscem do jego wnętrza, taką jak widzicie na magnes przyczepioną siateczką. Ona bardzo dobrze spełnia swoje zadanie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest bardzo łatwa w czyszczeniu, natomiast no niestety, ale estetyka jej wykonania, nawet mając tutaj na uwagę cenę tej obudowy, jednak pozostawia troszeczkę do życzenia. Omawianie wnętrza obudowy zacznę tak dosyć nietypowo, bo od strony, od aranżacji, od kablowania z tyłu obudowy, przede wszystkim tak, mamy dosyć duże wycięcie, które umożliwia nam wymianę chłodzenia jakiegoś referencyjnego na przykład na niereferencyjne, natomiast z tą małą uwagą, że zobaczcie, w przypadku chłodzenia AMD możecie mieć taką płytę główną, której, gdzie backplate troszeczkę nachodzi, no i wtedy tutaj ta wymiana jest delikatnie utrudniona. Mamy przepust na przewód 8-pinowy EPS, dosyć duży, i tutaj chciałbym również zaznaczyć, że całość ma na tyle dużo miejsca do góry, że bez problemu ten przewód jesteśmy w stanie przeciągnąć również po instalacji płyty głównej. Mamy dosyć duże elementy umożliwiające nam aranżację tego kablowania. Tutaj jak widzicie, to kablowanie jest poukładane dosyć niechlujnie, ale chciałbym tutaj właśnie duży plus producentowi za to przyznać, ponieważ miejsca na obudowę jest na tyle dużo, w tym takim najwęższym miejscu to jest około 1,5 cm. Przy przetłoczeniach to jest znacznie więcej, bo to jest ponad 2 cm, a pamiętajcie jeszcze o tym przetłoczeniu na panelu, że nawet w tak niechlujny sposób aranżując to kablowanie, bez problemu jesteście w stanie sobie bez żadnego jakiegokolwiek nawet najmniejszego dociskania ten panel zamknąć. Zostajemy jeszcze na chwilę z tyłu obudowy, ponieważ tutaj właśnie mamy również tacki służące nam do instalacji napędów 3,5 jak i 2,5 calowych, wyciągane właśnie od tyłu obudowy. Jest to dosyć fajne rozwiązanie pod względem estetycznym. Montaż odbywa się również tutaj samych sanek beznarzędziowo, natomiast dyski no tutaj już przykręcamy sobie, mamy do tego odpowiednie otwory i mamy możliwość instalacji w jednych sankach zarówno napędów 2,5 jak i 3,5 calowych. Sanki te natomiast nie posiadałem żadnych elementów antywibracyjnych. No i w tym miejscu zatrzymałem się trochę dłużej, bo tu jest troszeczkę więcej do powiedzenia na temat samej obudowy przed jeszcze testami. Co do PS10, mamy tutaj te 5 sanek na instalację napędów 2,5 jak i 3,5 calowych, natomiast one są w bloku razem z dyskami czy z miejscami na napędy 5,25 cala i cały blok jest nierozbieralny. Jest to dosyć istotna kwestia, ponieważ o instalacji karty pokroju chociażby GTX 970, nie wspominając tutaj o konstrukcjach większych, nie zainstalujemy, ponieważ realne ograniczenie co do długości kart graficznych, jakie tutaj możemy zainstalować, to jest 28,5 cm. Niestety większe konstrukcje nie wejdą. Natomiast na plus należy pochwalić producenta co do instalacji, co do możliwości instalacji chłodzeń powietrznych czy chłodzeń procesora. Tutaj macie przykład jednego z chłodzeń dwuwieżowych CryoRig, które niby delikatnie wystaje poza sam obrys obudowy, natomiast dzięki temu przetłoczeniu bez problemu się nadal w niej mieści i tutaj realna wysokość chłodzeń, którą możecie zainstalować, to jest ciut ponad 160 mm. Kwestia instalacji zasilaczy. Zasilacz instalujemy na dole obudowy, o czym wspominałem, natomiast nie wspomniałem wcześniej o tym, że w zasadzie nie ma problemu, jeżeli chodzi o długość zasilacza, jaki możecie tutaj zainstalować. Sam otwór do aranżacji, okablowanie jest niemalże doprowadzony do samego końca do treja na napędy, natomiast nie ma tutaj miejsca na opcjonalny wentylator, więc instalując nawet dłuższe niż standardowe zasilacze, sobie go nie zasłonicie. Miejsca na instalację napędów 5,25 cala. Te instalujemy, jak widzicie, beznarzędziowo. Mamy oczywiście również możliwość zabezpieczenia ich śrubkami, jednak myślę, że w przypadku większości użytkowników będzie to, nie będzie to konieczne. Chociaż obudowa jest stosunkowo nieduża, posiada moim zdaniem kilka dosyć istotnych szczegółów, o których warto wspomnieć. Przede wszystkim obsługuje płyty główne w standardzie zarówno mikro ATX, jak i ATX i po ich zainstalowaniu nawet takiej płyty w standardzie ATX mamy tutaj pomiędzy zasilaczem a samym laminatem płyty głównej jeszcze nieco miejsca, więc tutaj praktycznie nic nie dochodzi do samej krawędzi. Dodatkowo nad płytą główną również, dzięki też dodatkowemu przetłoczeniu na topie, mamy możliwość instalacji również chłodzeń wodnych, chłodnic ograniczonych wymiarowo, natomiast zobaczcie, że tego miejsca tutaj jest dosyć dużo. Realnie od tego przetłoczenia, które tutaj do góry mamy, to jest około 5,5 cm. Po zdjęciu panelu frontowego widać tutaj wentylator zainstalowany na stoku przez producenta, to jest jedna 120, natomiast jest tutaj również miejsce na opcjonalny drugi 120 mm wentylator. Co do samych paneli, to przede wszystkim jeżeli chodzi o ich grubość, to ta wykonana jest z blachy o grubości od 0,6 do 0,7 mm. Myślę, że to jest wynik dosyć zadowalający, tym bardziej, że w praktyce sama obudowa, same panele pozostają sztywne, Dodatkowo zobaczcie, że same te przetłoczenia są wyklejone jeszcze pianką, która ma za zadanie oczywiście eliminować hałas po prostu w tej obudowie. No i czas na testy bardziej praktyczne, czyli pomiar temperatur oraz kultura pracy zestawu złożonego w obudowie od Silverstone. Na początek sprawdźmy sobie temperaturę otoczenia. Tutaj mam termometr gdzieś tam wycelowany do góry. Temperatura to około 24-25 stopni Celsjusza otoczenia, czyli jest dosyć ciepło. Natomiast temperatura nieobciążanej karty graficznej to 38 stopni, 39 stopni dla takiego zestawu nieobciążanego. Natomiast temperatura procesora, patrzcie tutaj na tą drugą temperaturę, którą macie przy czujnikach, bo to nam mówi kompletne bzdury, to 37 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna, która tutaj była zanotowana, to 33 stopnie Celsjusza, ale to był początek pomiaru. W tej chwili realna temperatura dla podkręconego na 4,7 GHz procesora AMD FX 8370E to 37 stopni Celsjusza. Około, jak widzicie, 39 dB to jest głośność zestawu w tej obudowie zmierzona sonometrem umieszczonym w odległości 30 cm od obudowy. Zestaw, jak widzimy, już jest obciążany, także można sobie przeprowadzić testy głośności, bo tutaj wentylatory już pracują na maksymalnych obrotach. Ja się zatem wyciszę i zobaczmy na wskazania sonometru. . 43,7 dB to była ta wartość najniższa. Przy, jak widzicie, pełnym obciążeniu, taktowaniu 4,7 GHz wartość temperatury maksymalna to 81 stopni Celsjusza, natomiast to też jest widoczne, ona oscyluje w granicy 80-79 stopni Celsjusza. Przy takim pełnym obciążeniu syntetykami, co widzicie zresztą tutaj na dole w tle, temperatura karty graficznej oscyluje w okolicy 74-75 stopni Celsjusza, co widać w programie MSI Afterburner przy jej pełnym obciążeniu, czyli też jest dosyć ciepło jak na 265X. Obudowa Silverstone Precision PS10 jest niewątpliwie konstrukcją dosyć ciekawą, która posiada swoje zarówno zalety, jak i wady. Co do zalet tej obudowy, to przede wszystkim bardzo dobrze rozwiązany system filtracji. Mamy filtry zarówno na froncie obudowy, po jej bokach, łatwe w czyszczeniu, jednocześnie dół zabezpieczony jest przed dostawaniem się kurzu. Mamy filtr na topie obudowy, co prawda jego wykonanie pozostawia trochę do życzenia, natomiast najważniejsze, on spełnia swoje zadanie, jest dziecinnie łatwy w czyszczeniu. Mamy również filtr z tyłu pod zasilaczem, który też łatwo się czyści i też spełnia swoje zadanie. Jeżeli chodzi o kolejną zaletę tej obudowy, to fakt, że jest ona konstrukcją w części wyciszaną, działa pozytywnie na głośność pracy podzespołów, które mamy w tej obudowie zainstalowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dzięki przetłoczeniom na panelach bocznych mamy zarówno sporo miejsca na aranżację kablowania, duży plus dla producenta, jak i mamy też sporo miejsca na instalację niereferencyjnych chłodzeń procesorów. Jeżeli chodzi z kolei o wady tej obudowy, bo tych również producent się tutaj moim zdaniem nie ustrzegł, to przede wszystkim zaliczyłbym do nich samą jakość wykonania. Tutaj tych uwag jest kilka. Przede wszystkim zacznijmy od nóżek. Ich montaż jest co najwyżej dostateczny, ponieważ te nóżki latają. Nie posiadają one również żadnych gumowych elementów, które mogłyby eliminować wibracje, ale też przede wszystkim nie pozwala na zbyt łatwe przesuwanie się obudowy po podłożu, na którym stoi. Nieważne, czy to będzie blat waszego biurka, czy na przykład podłoga. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w obudowie za 189 zł spodziewałbym się już przede wszystkim śledzi wykręcanych, a nie wyłamywanych. To samo dotyczy również przepustów tutaj na węży do chłodzenia cieczą. One też są wyłamywane, nie ma żadnych gumowych kołnierzy. Jeżeli kiedyś ich użyjemy, później zostajemy po prostu z dziurami, jeżeli sobie ich w jakiś domowy sposób po prostu nie zaślepimy. No i tutaj też niestety tego nie było widać, ponieważ cały czas oczywiście w obudowie jest zestaw testowy, ale obudowa dotarła z uszkodzonym jednym otworem do instalacji dystansów do płyty głównej. No i tutaj niestety, ale coś takiego nie powinno się zdarzyć, mimo tego, że to jest tylko albo aż 189 zł za tą obudowę. Jeżeli chodzi o grubość paneli, to tutaj przedział 0,64-0,7 mm jest jak najbardziej zadowalający. Te przetłoczenia dodatkowo im usztywniają. Cała konstrukcja nie posiada wyjmowanego koszyka na napędy, więc też jest dosyć sztywna. Z jednej strony mamy możliwość instalacji aż 5 napędów 3,5 lub 2,5 calowych, ponieważ czesanki służą nam do instalacji zarówno dysków SSD, jak i tradycyjnych większych dysków HDD. Natomiast to niestety wiąże ze sobą to ograniczenie, że długość kart graficznych jest ograniczona i nie ma możliwości jej powiększenia. I to jest ograniczona dość mocno, ponieważ żadnych stopowych konstrukcji pokroju GTX 970, 980 czy z Radeonów R9 290K, 280X niestety w tej obudowie zainstalujemy. Ewidentnie nie jest to więc konstrukcja kierowana do topowych zestawów. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja tej obudowy jednoznacznie nie oceniam, ponieważ jeżeli chodzi o wskazania sonometru, jak i również pomiary temperatur, tutaj jest całkowicie nowa platforma testowa, nie mam punktu odniesienia. Natomiast no, jakie wartości były, każdy widzi. Jeżeli przekapiliście ten moment, zapraszam Was, możecie cofnąć się lub oczywiście zajrzeć na stronę naszego portalu, link będzie w opisie. Tam też te wyniki będą przedstawione. Ode mnie to jest na tyle. Piszcie, co Wy sądzicie o tej obudowie. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli film się podobał, łapka w górę. A my widzimy się w następnych filmach.